Dzień dobry, ja się nazywam Magdalena Olszewska, jestem prezeską Fundacji Pomysłodalnia. Wczoraj kilka razy zostaliśmy wymienieni, dlatego że nasza współpraca z teatrami działającymi poza Polską jest stale rozszerzana i dlatego chcieliśmy również tutaj zafunkcjonować i się przedstawić. Moja rola będzie sprowadzała się wyłącznie do tego, żeby w bardzo czytelny, krótki sposób przedstawić, czym się w ogóle Fundacja zajmuje, a Piotr przedstawi nasz duży projekt Teatr Polski poza Polską. Fundacja Pomysłodalnia obchodzi w tym roku 10 lat. My sami oczywiście działamy dużo, czy działaliśmy dużo wcześniej jako działacze pozarządowi, jako twórcy kultury, jako humaniści, jako poloniści. Nasze trzy główne nurty działalności są tutaj wypisane. Kultura, edukacja, społeczeństwo. Jesteśmy organizacją oczywiście non-profit, utrzymujemy się, działamy, to jest nasze, na pewno nas dwojga, nasze główne źródło utrzymania, dlatego nasze wysiłki zmierzają do tego, żeby nasza praca miała sens. Jesteśmy, czy sens wymierny. Jesteśmy bardzo zaangażowani w to, żebyśmy czuli z realizacji naszej misji zadowolenie i żeby nasze działania przynosiły wymierne efekty. Nasza fundacja skupia aktywistów i specjalistów w różnych dziedzin. Współpracujemy z różnymi osobami, tak jak tutaj jest wypisane. Badacze, teoretycy, praktycy kultury, ludzie od edukacji. Nazwaliśmy siebie prosumentami kultury, dlatego że działając wiele lat z różnymi twórcami, oglądając kulturę, uczestnicząc w kulturze, poszukiwaliśmy takich ilustracji tej kultury, która byłaby dla naszego potencjału, również intelektualnego, odpowiednia. I bardzo często okazywało się, że ta kultura ma różne odłamy. My szukaliśmy swojego, dlatego zaczęliśmy sami tworzyć tą kulturę, dlatego nazwaliśmy siebie prosumentami kultury. Między innymi zajęliśmy się teatrem, dlatego że teatr jest taką formą, film również i tak dalej, sztuki wizualne ogólnie rzecz biorąc, jest bardzo pojemny, co do formy, co do treści. Zaczęliśmy tworzyć swój własny teatr, również przegląd Teatr na nowe czasy. Nie tylko tworzymy teatr na zasadzie producenckiej, zapraszamy do współpracy zawodowych aktorów, tworzymy teatr dla dzieci, dla dorosłych, tworzymy teatr monodramiczny, duodramiczny, stworzyliśmy, w zeszłym roku mieliśmy również premierę wieloobsadowego, ponad 20-osobowego teatru plenerowego. Ale zajmujemy się również teatrem na poziomie analizy, krytyki, na poziomie stwarzania pewnych możliwości dla artystów, możliwości, które mają zakończyć się wymiernym efektem, na przykład w postaci spektaklu. Teatr w Pomysłodalni. Fundacja wzięła swoją nazwę, czy działamy adekwatnie do nazwy.
Czyli z jednej strony dzielimy się pomysłami, nie mamy z tym problemu, żeby dzielić się z innymi pomysłami, ale również realizujemy pomysły innych. Nasza misja. To, o czym nie powiedziałam. Teatr to jest jakby jedna odnoga, ale tworzymy również koncerty, tworzymy wystawy, przygotowujemy te wystawy. Zajmujemy się kulturą na różnych poziomach. To, co nas jakby połączyło również w ludzi fundacji, to było takie myślenie o kulturze kompleksowe, synergiczne. Nas to słowo gdzieś uwiodło mocno, bo trudno o kulturze mówić, jeżeli się jej nie tworzy. Trudno ją badać, jeżeli nie widzi się wszystkich etapów, na których ona powstawała. I my z całą świadomością tworzymy kulturę na różnych jej etapach, czyli w związku z tym, że pochodzimy, fundacja jest z Pomorza, w związku z tym zajmujemy się głównie badaniem kultury pomorskiej. Piotr powie o innej odnodze. Badamy na poziomie analiz, na poziomie raportów. Robimy te raporty również na poziomie ogólnopolskim. Również współpracowaliśmy przy pierwszym Kongresie Kultury Pomorskiej z Narodowym Centrum Kultury. Nasze projekty stałe, którymi się zajmujemy, między innymi Kongres Kultury Pomorskiej. Przygotowywaliśmy się do tego kongresu 3 lata. W 2017 był pierwszy kongres. W przyszłym roku jest drugi Kongres Kultury Pomorskiej. Już zbieramy finanse, mamy częściowe finansowanie, mamy pozyskanych już w całym województwie kilkanaście organizacji, bytów, instytucji, z którymi będziemy to robić. Mamy już patronat marszałka, mamy te działania bardzo zazębione, odbywają się debaty. W przyszłym roku mamy kilkanaście debat zaplanowanych właśnie do finału drugiego Kongresu Kultury Pomorskiej. Również stworzyliśmy interaktywną mapę kultury pomorskiej. Stale monitorujemy kulturę pomorską. Zaraz też będzie kolejny slajd. Również przez to, że co roku na przykład piszemy raport dotyczący teatru w województwie pomorskim, ale również prowadzimy taki tytuł prasowy jak Pomorze Kultury. Działalność krytyczna, jesteśmy recenzentami, krytykami. Jeździmy w sumie oczywiście nie tylko po Pomorzu, chodzimy na spektakle, oglądamy festiwale, uczestniczymy w tych festiwalach i piszemy recenzje. Oczywiście prowadzimy, tak jak powiedziałam, media. Mamy 2 tytuły prasowe, grupy, profile w mediach społecznościowych, czyli jakby kompleksowo. To są nasze 2 wiodące tytuły, Pomorze Kultury, Gazeta Świętojańska. Nie wchodzę tutaj na stronę, można sobie zobaczyć, jest kanał YouTube, kanał facebookowy. Jakby kompleksowo prowadzimy tutaj nasze badania. Gazeta Świętojańska powstała w 2002 roku, więc obchodziliśmy w zeszłym roku 20-lecie. To jest gazeta obywatelska. To, czym się szczycimy i to, co jest dla nas ważne, działamy z grupą osób. To jest w takim szczytowym okresie było to 30 redaktorów, którzy w ramach absolutnie wolontaryjnym, barterowym współpracowali z nami, więc była to prężnie działająca gazeta zaangażowana, obywatelska. Działania społeczne. Podejmujemy różnego typu i rzędu działania społeczne. Koncerty charytatywne, koncerty jubileuszowe. Głosuj na Wejherowo to była taka wielka kampania, do której zaprosiliśmy tak naprawdę kilkaset osób, żeby wypromować Wejherowo w ramach jednego projektu.
Koncert Dziękujemy stworzyliśmy dla lekarzy, dla medyków po okresie pandemicznym. To był koncert na 900 osób w Filharmonii Bałtyckiej, żeby im podziękować za to, co zrobili w czasie pandemii, a artyści dostali, również zaprosiliśmy do tego wydarzenia artystów naszych lokalnych i pozyskaliśmy środki z różnych źródeł, również dlatego zależało nam na tym, żeby te środki były jak najwyższe, dlatego że artyści w czasie pandemii nie mieli możliwości występowania, dlatego tutaj zaprosiliśmy również kilkudziesięciu aktorów. To są nasze spektakle, które zrobiliśmy. Plakaty są w takim jednorodnym stylu, większość plakatów jest w jednorodnym stylu, trzy się odróżniają. Trzy są zrobione przez jednego twórcę, Karola Formele. Pozostałe plakaty są zrobione przez plakacistę profesora Akademii Sztuk Pięknych Jacka Staniszewskiego. Nasze spektakle to, tak jak mówiłam, monodramy, duodramy i wydarzenia wielkoformatowe. Kaszubski Kosmos w zeszłym roku, duży 25-osobowy spektakl z dużymi maszynami teatralnymi, ze specjalnie uszytymi kostiumami, oczywiście z muzyką zamówioną. Nasze założenie jest takie, bo tutaj też to wynika z prezentacji. My sami piszemy scenariusze, jesteśmy polonistami i sami reżyserujemy spektakle. Dlatego element zamówionego tekstu, za który trzeba zapłacić prawa autorskie, jest tutaj dla nas, my go nie mamy. To jest jakby takie podsumowanie. Interesuje nas ciągle rozwój. Próbujemy patrzeć na kulturę w perspektywie holistycznej. To jest dla nas bardzo istotne. Perspektywa holistyczna i synergia to są takie dwa nasze hasła. Prosumenci kultury. Oddaję mikrofon Piotrowi. On przedstawi. Dziękuję bardzo, Pani Magdaleno. Teatr Polski poza Polską, fenomen nieopisany, zagrożony, geneza, adresaci, cele projektu. Częściowo o tym mówiła Magda. Nasze doświadczenia są długoletnie. Z Polakami na Wileńszczyźnie współpracujemy od ponad 10 lat. I to bardzo wszechstronnie pomagamy w prowadzeniu mediów. Nie tylko jesteśmy korektorami, redaktorami, ale także piszemy do tych mediów. Czasami prowadzimy także warsztaty dziennikarskie. Staramy się wyposażyć między innymi Wileńszczyznę w to, w czego nie ma, czyli właśnie tam nie ma krytyki teatralnej, czyli próbujemy przysposobić dziennikarzy, którzy tam są, żeby pisali o teatrze możliwie jak najlepiej. Adresatami naszego projektu są teatry, twórcy i społeczności polskie poza macierzą, decydenci w Polsce i w perspektywie, mam nadzieję, decydenci lokalni, polska kultura, nie tylko teatr, badacze, teoretycy i praktycy oraz wszyscy zainteresowani teatrem. Ten wstęp Magdy służył ku temu, żeby to, co teraz następuje w postaci mojej prezentacji, było adekwatnie uzasadnione, dlatego że projekty, które realizowaliśmy do tej pory, dają nam śmiałość i odwagę do tego, żeby podjąć się zadania, którego się... Ja tu nie jestem najważniejszy, no ale okej. Że zadanie, którego się podjęliśmy, jest absolutnie możliwe do wykonania przez nas, dlatego że stanowią o tym nasze dotychczasowe dokonania. A więc najważniejsze w tym całym projekcie, który chcemy przekształcić w program, bo wiemy, jak jest z projektami. Projekty są od A do B w roku czy coś i tak dalej. My chcemy, żeby to było coś stałego. A więc stworzenie trwałego, trwale rozwijanego mechanizmu wsparcia, na który składają się informacja,
monitoring, promocja, sieciowanie, edukacja artystyczna i kulturalna, tworzenie sytuacji rozwojowych, inspirowanie i finansowanie. I te wszystkie elementy na pewnym poziomie już realizujemy. My, to znaczy Fundacja Pomysłodania. Również finansowe, bo dołożyliśmy do dwóch projektów realizowanych we współpracy z Instytutem i z Ministerstwem. Archiwizacja oraz zbieranie materialnych dowodów aktywności. No i cel oczywisty, jak wiemy, bo po to między innymi tutaj jesteśmy, czyli wspieranie i promocja polskiej kultury oraz dbałość o zachowanie języka polskiego. To jest niezwykle istotne. I staliśmy się inspiratorami Unii Teatrów Polskich poza Polską. Jest między innymi pan Zbigniew Chrzanowski, który był sygnatariuszem tegoż. Nie ma pani Ireny, ale jest pan Szejbuk. Tam też Teatr Polski z Wilna. Edward poszedł gdzieś na rozmowę. O, pani dyrektor też podpisywała, prawda, pani dyrektor? Tak jest. W ramach projektu Teatr Polski poza Polską dla nas bardzo ważna jest ta nazwa, nawet zastanawialiśmy się, czy jej nie zastrzec, bo ostatnio dosyć często wykorzystywana. My jesteśmy Fundacja Pomysłodalnia, ale nie Pomysłodajnia. Czyli nie dajemy pomysłów od tak, tylko zapraszamy do realizacji pomysłów. Przez wiele lat naszej aktywności pozarządowej byliśmy, niestety niechętnie to mówię, ale obszarem kłusownictwa. Czyli podbierano nam pomysły, czasami były to nawet instytucje publiczne, sprzedawały pomysły jako swoje, więc my jesteśmy pomysłodalnia, czyli patrzymy z naszymi pomysłami w dal, zapraszamy, ale nie chcemy, żeby nam zostały przejmowane, kłusowane nasze pomysły. I udało nam się znaleźć pierwszego bardzo ważnego partnera do naszych działań, to było jesienią 2021, prawda, pani dyrektor? Spotkaliśmy się w Wilnie i zaprosiliśmy Instytut Teatralny do partnerstwa w projekcie Teatr Polski poza Polską i w ramach tegoż partnerstwa, które trwa drugi rok, stworzyliśmy, założyliśmy i prowadzimy stronę internetową, która została w cudzysłowie odpalona 31 sierpnia zeszłego roku. Co do tej pory zrobiliśmy na tej stronie, to państwo zobaczycie i ocenicie, czy jest to dużo, czy mało. Zorganizowaliśmy pierwszy zjazd Unii Teatrów Polskich poza Polską, na którym były warsztaty, debata, spotkania. Między innymi masterclass miał Konrad Imiela, dyrektor Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, czyli dosyć spory kaliber. W tym roku organizujemy drugi zjazd Unii Teatrów Polskich w programie Ciekawe Warsztaty, wizyty studyjne w roku 2022 i ankietowanie. I teraz przejdziemy do bardzo ważnego elementu, bo staramy się, wchodzimy na stronę www. To jest strona Edwarda. I chcieliśmy państwu pokazać punkt wyjścia, czyli stronę internetową, tak zwaną stronę www. Na początek Unia, w której w tej chwili jest około 20 teatrów. Oprócz sygnatariuszy są także teatry ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Bardzo się cieszymy, że Polski Teatr w Toronto złożył deklarację. Bardzo nam zależy, żeby ta strona była komunikatywna, atrakcyjna, ogólnie dostępna, no i nowoczesna, dlatego jest sporo multimediów, foto, ale przede wszystkim wideo. Aktualności, jak to aktualności. To mi się bardzo podoba, bo zapory na serwerach rządowych są bardzo silne. I tutaj wystąpiło coś takiego, że zagrożenie. To są aktualności. Dosyć świeże, byśmy na górę jeszcze zjechali. I przy aktualnościach są tutaj dwa artykuły z 5. Kongresu Teatru Polskiego w Chicago, który zakończył się w niedzielę. Zjedźmy jeszcze niżej i od razu pokażę. Strona została odpalona 31 sierpnia zeszłego roku, natomiast w pierwszym etapie chcemy zrekonstruować to, co było do początku roku 2022. I wiem, że najważniejsze w teatrze zawsze są premiery.
Dlatego tutaj jest katalog premier i możemy zjechać na przykład w 23 roku pierwszą premierą, jeszcze wyżej, pierwszą premierą, jaką zanotowaliśmy, był żołnierz królowej Madagaskaru. Tak, panie dyrektorze? Zgadza się? Zgadza się. Jest pan dyrektor tutaj na sali. Zjedźmy niżej, tam gdzie tylko są informacje, a cieszymy się, że Teatr w Cieszynie ma profesjonalną informację, czyli możemy przedstawić dużo tych informacji, które są na temat. Tu nawet jest dostępny program do ściągnięcia w PDF-ie, czyli dla kogoś, kto się interesuje, kto szuka informacji, mamy tutaj pełną pigułę informacyjną. Nie zawsze tak jest, ale o tym będę mówił. Wróćmy na belkę narzędziową górną. Teatry i sceny. Tutaj mamy, zjedźmy na przykład, mamy towarzystwo wspaniałe, ale mamy oba teatry litewskie, więc wejdźmy na Litwę. Czyli teatry i sceny są wylistowane. Można z poziomu wylistowania zobaczyć, jakie teatry zostały przez nas do tej pory odkryte. I zaraz pokażemy mapę, więc to jest taka lista, tutaj to widać i do tego adekwatna powiązana mapa teatrów polskich poza Polską. Nasza mapa jest powiązana przede wszystkim z naszą stroną, ale tam, gdzie są również dodatkowe informacje na temat teatru, są odnośniki do strony teatru na przykład tak dalej. I wejdźmy na przykład na Litwę. Jak widzimy, od Australii po Los Angeles. I tutaj tam, gdzie najlepiej widać. Proszę bardzo, mamy logo. Nie wszystkie teatry niestety mają logo. Te, które mają, to są u nas. Klikając na logo, wchodzimy na podstawowa informacja, umiejscowienie topograficzne na mapie, że możemy sobie wjechać. Polski Teatr Studio. Króciuteńka zajawka, wizytówka i posty, artykuły, informacje na temat Polskiego Teatru Studio, podane bardzo przyjaźnie, łatwo dostępne, komunikatywne. Mam nadzieję, że również atrakcyjne pod względem wizualnym, co jest bardzo ważne. Ale mamy też drugi teatr. To jest Polski Teatr w Wilnie, który także ma u nas swoją stronę. I właśnie w przypadku Polskiego Teatru Wini. Ostatnią premierą, którą wypunktowaliśmy, jest premiera Spowiedzi, która była 3 września, tak? Tak, zgadza się. Możemy wjechać tutaj właśnie na Spowiedź na chwilę. O, jest tutaj Spowiedź, kliknijmy. Tak to wygląda. Festiwale, jest ich kilka. Najwięcej robi w studio. Edward z mamą, z panią Lilą robią 3 lub 4, w zależności od tego, jak to liczymy. Ostatnio było Wielkie Święto Polskiego Teatru w Chicago, trwało 4 dni i tam się zaprezentowało około 10 teatrów. Ludzie teatru, jak nie trudno się domyślić, z Mariuszem Kotowskim z Austin and Los Angeles spotkałem się oczywiście w Sopocie i przeprowadziłem tam rozmowę. Tutaj mamy zauważenie, gdy można było na chwilkę wyżej, Wielkie Święto obchodzi Polski Teatr Ludowy w Lwowie 65-lecie. Możemy wskoczyć na chwilę tutaj. Tak było, prawda? Tak było. Mamy potwierdzenie. Multimedia. Jest foto. Chociażby wystawa Krótko na styku w Duel Studio. To była wystawa inauguracyjna, inaugurująca 5. Kongres Teatru Polskiego w Chicago. Bo 5 lat obchodził również Teatr Nasz. O, tu kotlet, znaczy schab.
ciekawy, ambitny, można powiedzieć wręcz awangardowy teatr prowadzony przez Andrzeja Krukowskiego i wideo. I teraz wjedziemy sobie jeszcze do końca na belkę. Jesteśmy dobrze. Pokażmy na zachętę. Ten film z Andrzejem Krukowskim, to jest króciutki. To. Tak. Tutaj mamy to intro. Pamiętamy? A to od początku dajmy. Przejdźmy. Dobrze. Public Enemies, Johnny Depp. Informacja, że reżyser jest pełny ekran może? Do postaci Oscara Liebolda. Jedna scena z Johnny Deppem. Moc się do góry i tak dalej. Zanim dostałem tę rolę, to były chyba z 6 czy 7 przesłuchań, ponieważ Mr. Michael Mann robił scouting do lokalizacji, zawsze wraca i ogląda materiały. I casting director powiedziała, chyba to mamy, ale jeszcze musisz złożyć shotgun taki, czy po prostu te pepesze. Tommy gun. Więc szybko to złożyłem. Rekwizytor powiedział, że to jest dobrze zrobione, bo wolniej jest lepiej. I zapytałem go, czy Johnny Depp to składa szybciej. No. A potem scena, cały dzień jest Johnny Deppem na planie i trzeba było podwinąć jego rękawy i nagle się pokazywały tatuaże, więc dziewczyny musiały zająć się make-upem, żeby to wszystko zakamuflować. No i to była taka okazja, żeby posiedzieć z nim chwilę i zapytać się właśnie o te tatuaże. I to była Lily Rose, jego tatuaże o dzieciach. Od dzieci przeszliśmy do Blue, do niebieskiej trawy w Kentucky, bo on jest z Kentucky. Zupełnie niesamowity gość. I teraz rozumiałem, dlaczego on taką robi zawodną karierę, bo to wszystko jest w jego oczach. Ma bardzo, ale to bardzo charyzmatyczne oczy. Skończyliśmy grać scenę, on miał inną, a ja oczywiście zacząłem robić swoje show na planie i pamiętam, że on tak przez dobre parę minut, zanim kamera powiedziała, że gramy, patrzył się na mnie, jakby chciał mi coś ukraść. Żegnając się z nim, dałem mu w prezencie książkę Witkacego po angielsku. Myślę oczywiście, że kiedyś, skoro jest szalony, zagrałby w moim spektaklu o Witkacy. I ciągle myślę, że jest na to szansa. Skromnie, prawdziwie, widzimy, Teatr Polski poza Polską ma różne wymiary, nie wstydzimy się, nawet gramy z Deppem. Olek Mincer, który prowadzi teatr w Rzymie i w Neapolu, Teatr Trykot, na przykład występował w Pasji Mela w Gibsona, więc mamy tutaj zahaczenia dosyć ciekawe. Mam nadzieję, wracamy na stronę. I to by było na razie na tyle, jeśli chodzi o stronę. Przejdźmy jeszcze tylko na Facebooka i żeby pokazać, że jest Facebook. To jest grupa, nie chcieliśmy wchodzić na hasło. W każdym razie tutaj już niektóre teatry podchwyciły, zamieszczają informacje swoje. Mamy bardzo przyjazne podejścia, więc każdy może. Czasami się zdarzają jakieś hejty, to wtedy wyrzucamy. Ale tutaj każdy teatr może się zaprezentować. Im grupa jest większa, tym ta informacja będzie pełniejsza i docierała do większej grupy osób. Dobrze? To teraz... Grupa ma 175 członków. Zapraszamy do wejścia również do tej grupy, czyli to, co powiedział Piotr. Każdy może zamieścić tutaj wpis, post, natomiast administratorem jesteśmy my. Dobrze, wracamy do prezentacji. W ramach projektu Teatr Polski poza Polską działania własne, czyli przez nas finansowane. To są wizyty studyjne w roku 2023. To była między innymi wizyta na premierze Nocy Helwera w Wilnie. To była wizyta w Londynie i w Teatrze w Katarzys. Akcja Przyjaciół Teatru Polskiego poza Polską. Jest pan Redbat Kleinstra dzisiaj? Jest, był, ma się pojawić.
udało się doprowadzić do tego, że pierwszy teatr podpisał umowę o współpracy z teatrem poza Polską i bardzo zależy nam na tym, żeby kojarzyć teatry polskie z teatrami poza Polską. Wiadomo, wymiana, współpraca i tak dalej. Media społecznościowe, prowadzimy grupę na Facebooku i kanał YouTube. Monitorujemy, wspieramy merytorycznie, między innymi wsparcie krytyczne i medialne oraz finansowe. Dofinansowaliśmy 2 projekty. Sieciowanie, pozyskiwanie partnerów do działań na wszystkich poziomach, tworzenie trwałego mechanizmu wsparcia dla polskiego teatru poza Polską, materiały własne, foto, wideo, teksty, wywiady, recenzje, relacje. To wszystko nasz skromny wkład. W ramach rozszerzenia projektu Teatr Polski poza Polską dostaliśmy grant 3-letni na działania w projekcie Teatr Polski poza Polską w Polsce. W roku 2023 pokazaliśmy 3 spektakle, 3 zapisy filmowe. Film o Lili Kiezik, była debata, były spotkania pospektaklowe i był to Polski Teatr Studio w Wilnie z wielu powodów. Raz, że jest bardzo aktywny, to jest wyjątkowy rok dla Teatru Kiezików, jak się mówi, czyli dla mamy pani Lilii Edwarda, ale również dlatego właśnie, że dzięki Polskiemu Teatrowi Studio mogła powstać Unia Teatrów Polskich, możemy robić te zjazdy, jest tam baza, jest tam dobre przyjęcie, jest dobra atmosfera i tak dalej. W następnych 2 latach będą następne teatry. Efekty jakościowe, bo to nie tylko ilościówka. Ożywienie tematu. No bardzo się cieszymy, że tak od 2 lat, kiedy zaczęliśmy rozpowszechniać ten termin Teatr Polski poza Polską, on zaczyna żyć w różnych konfiguracjach. Myślę też, że Edward to odczuł. Posypały się zaproszenia w Polsce i nie tylko w Polsce. Entuzjazm wielu adresatów. Ludzie nam dziękują. Jesus, ktoś o nas sobie przypomniał, że w ogóle żyjemy, jesteśmy, jak nam miło i tak dalej, i tak dalej. Powstanie miejsca dedykowanego fenomenowi nieopisanemu i przede wszystkim to, co my już mamy i szukamy do tego sprzymierzeńców, partnerów. Czyli całościowa koncepcja mechanizmu wsparcia i rozwoju opartego na koordynatorze z sektora NGO. My jesteśmy organizacją pozarządową, Fundacja Pomocy Dania i subsydiarności. Wiemy, co to jest subsydiarność, czyli pomocniczość. Polega to, jest to bardzo ważna dyrektywa Unii Europejskiej, rzadko niestety realizowana w Polsce, a polega to w skrócie na tym, że jeśli administracja widzi, że jest publiczna, czyli pierwszy sektor, że jeśli jest ktoś inny, kto może wykonać zadanie publiczne jakościowo, fachowo i profesjonalnie, to powinna to zadanie zlecić, na przykład organizacji pozarządowej. Więc ja nieskromnie i troszkę bezczelnie powiem, że takim partnerem, koordynatorem może być Fundacja Pomysłodania. To, co Magda pokazywała w swojej części, staraliśmy się udowodnić, jak jesteśmy wszechstronni, że przeszliśmy wszystkie ogniwa łańcucha pokarmowego, teatralnego i wiemy, z czym to się je dokładnie. I już kończę. Efekty ilościowe, no to kilkaset kontaktów z osobami tworzącymi Teatr Polski poza Polską, to jest już szalone ze względu na różnicę czasu. To są spotkania czasami o 4 nad ranem i tak dalej, i tak dalej. 9 wizyt studyjnych, to jest wymienione, 3 premiery. Byliśmy na Nocy Helwera, byliśmy na Krzywym Kościele w Cieszynie i byliśmy na Misiu Wojtku w Lago di Patria w Szkole Polskiej pod Neapolem. Setki wpisów, zdjęć, filmów na nowych stronach poświęconych Teatrowi Polskiemu poza Polską. Wybrane trudności i problemy Polskiego Teatru poza Polską. Brak niedostatecznych finansowania rzutujące na większość problemów. Niepewność finansowa terminowa. To nie chodzi tylko, że pieniędzy albo nie ma, albo jest za mało, ale bardzo często te pieniądze przychodzą z ogromnym opóźnieniem. I niby jest promesa finansowa, że będą pieniądze, że będą jakieś pieniądze, ale ta decyzja ostateczna przychodzi bardzo późno. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jako organizacja pozarządowa, że zawsze dostajemy mniej niż byśmy chcieli. Ale czasami no, to bardzo, bardzo utrudnia realizację projektu, bo zostaje bardzo mało czasu na finalizację. Specyfika funkcjonowania rynku usług i idei w Polsce oraz poza Polską, nie chcę tego tematu rozwijać. Pandemia, wiemy, jak wpłynęła. Kilka zespołów zawiesiło działalność. Mam nadzieję, że odżyją.
No i polityka, nie chcę tutaj długo na ten temat mówić. Próbowaliśmy w jednym przypadku być mediatorem między, czy to skłóconymi, tak, wiem, już kończę, skłóconymi teatrami albo między teatrami, którymi no, nie ma takiej współpracy, jakbyśmy chcieli. Rozmawialiśmy z Polakami, którzy stoją za jednym z teatrów. No i nasza próba mediacji skończyła się na tym, że dostaliśmy od wszystkich trzech stron po głowie. Bo tak to jest, jak się chce pomóc wszystkim, to się dostaje po głowie od wszystkich. Niestety przenoszone są również podziały, które są w Polsce na sytuacje poza granicami. Wyobrażenia i realia. Nie chcę psuć dobrej atmosfery, ale jakość propozycji artystycznych oraz informacji, jaka jest o teatrze polskim poza Polską, jest bardzo różna. Tutaj było powiedziane, że wszystko jest fantastyczne i tak dalej. I fantastyczne jest na pewno to, że ludzie tworzą. Natomiast jakość artystyczna jest przeróżna. Od bardzo wstępnych prób amatorskich po kwalifikowane artystycznie prowadzone przez osoby z dużym doświadczeniem i wysokim talentem artystycznym działania. Czy wszystkie te działania należy nazywać teatrem? No formalnie niby tak. Natomiast badacz i krytyk ma tutaj pewien problem, bo nie ma pewnego aparatu do oceniania i z niektórych spektakli no, trudno jest napisać recenzję, dlatego pisze się relacje. No i zastępowalność pokoleniowa, dziedzictwo idei, jest kilka miejsc, gdzie nie widać tego następnego pokolenia i boimy się, że jeśli nie będą następcy, to idea zniknie. I szybciutko już, tak? Z Instytutem Teatralnym chcielibyśmy rozwijać to, co rozwijamy w ramach całego projektu. To jest niezwykle istotne. Formalne umocowanie idei, przekształcenie projektu w program gwarantowany umowami ze stabilnymi partnerami, doprowadzenie do synergicznej współpracy wszystkich zainteresowanych, w tym jasny, sprawny przepływ informacji oraz stworzenie stabilnego i transparentnego, to jest niezwykle ważne, mechanizmu wspierania polskiego teatru poza Polską. Zapraszamy pomysłodawców i pomysłobiorców. Dziękuję bardzo.